Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. W tym krótkim filmiku chcę Wam pokazać, jak można oprawić obraz olejny namalowany na podobraziu płóciennym. Mam tutaj ramę właśnie, taką gotową i obraz, który namalowany jest na podobraziu, czyli na płótnie naciągniętym na drewniane krosno. Będzie mi jeszcze potrzebny taki zszywacz tapicerski. Zszywki, ja używam akurat 8 mm i Sky, czy inaczej skóra syntetyczna, czyli właśnie taki Sky tapicerski. Można go kupić w jakiejś pasmanterii, czyli inaczej w sklepie z tkaninami. Z tej właśnie skóry syntetycznej wycinam 4 takie właśnie paski, których szerokość musi być większa niż szerokość zszywek. Długość pasków musi być na tyle wystarczająca, by połączyć ramę właśnie z podobraziem. Zaraz pokażę, w jaki sposób. Zawsze lepiej jest wyciąć trochę dłuższe paski, a później można zawsze je przyciąć, już po oprawieniu obrazu w ramę. Jak zapewne może niektórzy z Was wiedzą, na moim kanale był już film, jak oprawić obraz w ramę. Jednak wtedy pokazywałem metodę wykorzystującą gwoździe. Teraz po czasie widzę sporo wad tej metody z gwoździami, głównie takich natury estetycznej, i stosuję inną metodę, którą za chwilę Wam pokażę. Ok, to tyle tytułem wstępu. Skoro mam już materiały, to może przystąpię do demonstracji. Ważne w tej metodzie jest to, że ten właśnie Sky, czyli ta skóra syntetyczna, łączyć nam będzie podobrazie, czyli krosno podobrazia, właśnie z ramą. Zaraz pokażę, w jaki sposób. Tutaj mamy tył ramy. Widzimy, że jest taka specjalna przestrzeń, miejsce, które pozwala nam właśnie włożyć podobrazie do tej ramy i to podobrazie sobie siedzi w tej ramie i właśnie wtedy pojawia się tutaj taki sposób, że tymi paskami właśnie w taki sposób musimy włożyć te paski i przypiąć je do ramy, a następnie w ten sposób zszyć je z podobraziem. Czyli przy pomocy tych pasków z tej skóry syntetycznej połączymy właśnie ramę z podobraziem. Najpierw musimy właśnie zszyć, czyli tutaj właśnie przypasować. Mniej oczywiście na środku ramy. O, w ten sposób zszywamy. Ok, czyli mam już tutaj zszyte właśnie te paski, przyszyte w ten sposób do ramy. Tak były zszywki wbijane w tę ramę. Paski są wbijane właśnie w ten sposób, aby to wykończenie imitujące skórę i wyglądające estetycznie było widoczne na zewnątrz z tyłu podobrazia. Teraz umieszczamy podobrazie właśnie w ramie. O, w ten sposób. I pozostaje nam już tylko zszyć właśnie, nieco naciągając te paski, żeby obraz siedział dość ciasno w ramie. Teraz dla takiej dodatkowej estetyki można te paski przyciąć przy pomocy nożyka lub nożyczek
do jakiejś tam odpowiedniej długości. Ok, czyli to tyle w temacie właśnie oprawiania obrazu inną metodą niż ta z gwoździami, którą kiedyś pokazywałem na kanale. Także obraz jest już oprawiony, wystarczy tylko dać do niego zawieszkę. Pamiętajcie zawsze, że przykręcając zawieszkę czy przybijając, musicie odmierzyć idealnie połowę właśnie długości podobrazia. Będę musiał także wymyślić jakąś metodę dla oprawiania obrazów na płytach. Jeśli macie jakieś pomysły, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeśli czegoś się dowiedzieliście, dajcie łapkę w górę. Zawsze zachęcam Was też do subskrypcji kanału, czy ostatnio również do kliknięcia w dzwonek, by dostawać właśnie informacje o każdym moim nowym filmie. Zapraszam również do polubienia stronki na Facebooku i śledzenia mojego skromnego jeszcze profilu na Instagramie. Cześć.